W tym filmie wytłumaczę Wam, jak wykonać taki oto piruet. Wysłuchaj kilku moich rad i zobacz, jakie to proste. Jeśli kręcimy się w lewo, za lewą ręką, prawa noga jest na pięcie, a lewa na palcu. Spróbuj ustawić tę pozycję, zanim wykonasz obrót. Zaczynamy krok po kroku, czyli najpierw obracamy się o 90 stopni, następnie o 180. I hop, i o 360. Najpierw wprowadzimy lewą rękę razem z głową, i później dołącza prawa. Jeśli chcesz zakręcić więcej obrotów, musisz mocniej podpracować ramionami. Najpierw idzie lewa ręka, a później prawa, która nadaje nam mocy i nas zakręca. Lewa, prawa. Pamiętaj, że z ramionami idzie również całe ciało i tak można kręcić, 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 tak jakby ktoś ciągnął nas za ramię. Na koniec bardzo ważna rzecz: nasze ciało musi pozostawać w linii prostej. Każde wychylenie od pionu do przodu do tyłu w prawo lub w lewo kończy nasz obrót. I na koniec, jak wykonać obrót w drugą stronę? Dla niektórych może się okazać łatwiejsze kręcenie w prawą stronę, czyli pierwsza idzie prawa ręka, później lewa. I teraz lewa noga ustawiona jest na pięcie, a prawa na palcu. I tak samo zaczynamy sobie krok po kroku, najpierw 90, potem 180 i 360 stopni, nadając rotację rękoma. Subskrybuj mój kanał i nie przekap kolejnych filmików.